Dzień dobry, witam wszystkich. Wtorek, 26 marca. Oto nasza dzisiejsza bohaterka. Toyota Avensis dla pana Piotra. 2016 rok, tylko 39 tysięcy przejechane. Auto kupowane w salonie Mitsubishi Forda. Mają tu naprawdę setki aut. Ciężko się do nich dodzwonić, ciężko z nimi rozmawiać. Po prostu bardzo ciężki salon. Tak mają dużo pracy, że nie nadążają po prostu z wyładowaniem taczki. Coś przejeżdża, muszę zejść. Już przejechało. Jeden właściciel, bezwypadkowe. Szczegóły pozostały później. No i tankowanie, ostatni punkt dzisiejszego długiego programu. Filmik króciutki, bo ostatnio były długaśne produkcje po 30 minut. Dlatego dzisiaj temat szybki na filmie, chociaż w rzeczywistości trochę dłuższy. Byliśmy o 9 do 12 się nie mogliśmy wyrobić z autem, z obejrzeniem, ze sprzedawcą. No masakra, zajęci, nie odbierają telefonów, to oczywiście dotyczyło tego, co się działo wcześniej. Tutaj też no, wieczne czekanie po prostu na wszystko, na papiery, na jazdę próbną. No krótko mówiąc, bardzo, bardzo mocno są zajęci ci ludzie. Auto, no z grubsza już wiecie, 39 tysięcy przebiegu, pierwsza rejestracja listopad 2016 roku. Auto dla pana Piotra, cena 15 960 euro, taka była cena wywoławcza, kupione za 15 600. No i zagadka, bo jest mała ustereczka w aucie. Słychać to na filmie. Ciekawe, czy wpadniecie. Ktoś? Coś? Ma jakiś pomysł?